Stan stanów depresyjnych, które za jakiś czas się czymś skończą tragicznym. To są tragedie wielu rodzin. Ale przede wszystkim... Przepraszam, ale jeśli dotyczą też starszych osób, to bardzo trudno ustalić jednoznaczną, że to była ta przyczyna czy tamta. Tak, ale dotyczą również osób, które przecież ci byli mundurowi, bo oni wcześniej odchodzili na emerytury, także to są często ludzie 50-paroletni. W związku z tym nie mówimy o starszych ludziach, którzy z przyczyn jakichś naturalnych umarli. Ale też kiedy mówimy o bardzo starszych ludziach, bo też czasami, tutaj nie odnoszę się absolutnie do pana wypowiedzi, czasami spotykam się w rozmowach, no ale to jest wymierający elektorat i tak dalej, więc to się w ogóle dać, ale myślę sobie, no to w ogóle nie o to chodzi. Starsi ludzie są wszyscy ludźmi... jesteśmy wymierającym gatunkiem generalnie. Możemy tak sobie żartować, ale pomyślmy sobie, że najbardziej bezbronni w sumie są ludzie starzy i najbardziej potrzebujący. W związku z tym i to są ludzie, którzy swojego życia już rozumiem, nie są w stanie zmienić. To był nie, jeden. Ja poczułam, nie, bo chcę dojść do tego meritum. Ja przede wszystkim poczułam w tych wojskowych, w tym, co zobaczyłam i tym, co się działo, poczułam ogromną samotność, że no nie ma nikogo poza mrozenkiem, ale tu mówimy o tych służbach mundurowych, ale że właśnie w wojsku nikt w obronie wojska nie staje. I wiedząc o ustawie degradacyjnej, ja bardzo często podkreślałam, że ja nie walczę o kwestię degradacji mojego ojca, że tę decyzję przyjmuję z godnością, ze spokojem, nie tylko dlatego, że no, dla historii ojciec zostanie generałem, a dlatego dla niego zawsze było najważniejsze i to ma zresztą jako główny napis na grobie żołnierz, ale przede wszystkim ja walczę o tych żołnierzy, którzy nie tylko byli jego podwładnymi, ale ta ustawa, ona otwierała furtkę i otwiera ciągle, bo wiemy, że... Jest ciągle 6 osób jeszcze żyje z tej Wojskowej Rady Narodowej, ale nie mówimy tylko o Wojskowej Radzie Narodowej, Wojskowej Radzie Ocalenia Narodowego, ale mówimy przede wszystkim o wojsku, bo to jest, tam żyje 6 osób, oczywiście też są jakieś wdowy po tych osobach, więc to też nie wiadomo, jak to też, jakie dalsze konsekwencje emerytalne będą, ale przede wszystkim to jest, otwierało furtkę do tego, że dawało pełną władzę ministrowi obrony narodowej nad tym, żeby bez sądu degradować żołnierzy. Żeby odbywało się to właściwie na zasadzie mogło pomówienia jakiegoś i najpierw następowała degradacja, dopiero rozumiem, potem może się odwoływać do sądu. To zostało dosyć mocno nagłośnione i, no i prezydent też wskazał, że brak instancji odwoławczej tutaj jest. Dobrze, ale już tak. Paweł, sprawy chyba już nie ma. No jak to? Dzisiaj pan prezydent spotkał się z ministrem Błaszczakiem i już omawiają. Omawiają prezydencki projekt. Pan prezydent, znaczy, no jeszcze nie wiadomo, czy pan ten prezydent, czy będzie PiS tak jak... powiedział, że już drugiego pisać nie będą. Może nie będą pisać, zobaczymy, co pan prezydent zrobił. No jak takiego tam ostatniego dnia marca w Wielki Piątek zaczęli do mnie dzwonić dziennikarze, akurat nie śledziłam wtedy tego, co się dzieje w polityce i zaczęli właśnie dzwonić z komentarzem, bo jest niespodziewane weto prezydenckie. No i czy jestem zadowolona? Główne było pytanie. No, mówiłam, że tutaj nie ma nic tutaj do mnie, do tego moje zadowolenie, natomiast ja przede wszystkim widzę, że to sprawa będzie, no wydaje mi się, że podobnie może się zakończyć jak sprawa no, pewnego entuzjazmu naiwnego, który nastąpił po wecie prezydenckim dotyczącym sądów. W związku z tym domyślałam się, że to nie jest koniec zabawy i no i rzeczywiście pan prezydent spotkał się już dzisiaj dobrze, z panem ministrem. Ale jeżeli to jest ten ważny powód, to wydaje mi się, że stanowisko radnej sejmiku wojewódzkiego nie jest najlepszą. To są dwie różne rzeczy. Chciałabym jeszcze dokończyć, bo bardzo ważne jest to, że dzisiaj prezydent spotkał się i ustawa degradacyjna wraca, ponieważ no, i zwracał się osobiście pułkownik Bielec, jak przypomnę, szef Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, o to, żeby również się spotkać. Sam związek to jest około 12 tysięcy żołnierzy i to właśnie tych, która ta ustawa może najbardziej dotkliwie dotknąć, bo ona może dotknąć w przyszłości i tych, którzy są dzisiaj w wojsku, bo rządzący mogą sobie potem patrzeć na to, że jeżeli minister ma możliwość degradowania do stopnia pułkownika, od pułkownika już
w górę prezydent, to ona otwiera bardzo niebezpieczny precedens, to nie dość, że do pewnych tragedii ludzkich, które może się dziać, ale pełnego podporządkowania sobie wojska przez polityków. A ja ciągle powtarzam, wojsko służy ku chwale ojczyzny, a nie ku chwale polityków. A co pani odpowiada tym, i pewnie to pytanie będzie padać mocno w kampanii wyborczej, co pani odpowiada tym ludziom, którzy mówią, no dobrze, ale czy pani widzi jakiś inny sposób choćby symbolicznego wyrównania niesprawiedliwości, które spotkało wielu Polaków podczas stanu wojennego? Ale możemy mówić w ten sposób, tylko że czy na pewno na przykład pośmiertne degradacje, bo jeżeli mówimy tutaj o stanie wojennym, no to głównie o tym, czy rzeczywiście pośmiertne degradacje, czy one symbolicznie. Symbolicznie, tak. Wie pan, sondaże mówią tutaj, że nawet te osoby, które no, szczerze z całego serca nienawidzą Jaruzelskiego, a wśród takich się znajdują, ale tam jeden z sondaży no, to wykazywał około 70% ludzi, którzy są przeciwni takim już no, znęcaniem się nad martwymi. Więc tutaj wydaje się... Czyli rozumiem, że to jest główny pani taki no, jakby motyw w tej chwili, ale polityka jest szersza. Inaczej. To jest powód, do którego zaczęłam zajmować się takimi sprawami, które już nie tylko są publiczne, no bo w jakiś sposób w przestrzeni publicznej no, istniałam, no, chociażby pisząc książki czy pracując w magazynach kobiecych, to ta przestrzeń publiczna była. Natomiast tutaj decyzja, która nastąpiła, to takim bezpośrednim impulsem była to, że można powiedzieć, naszych biją, jak to kiedyś mówili, czyli rzucają się na wojsko. Ale czy pani zdąży się tą sprawą zająć? Bo jeżeli ja dobrze zrozumiałem, to stanowisko radnej ma panią wprowadzić do... Jeżeli wyborcy panią wskażą, to ma być to dopiero pierwszy krok. Bo ja nie bardzo sądzę, żeby w sejmiku wojewódzkim tam pani mogła dużo pomóc wojsku. Wie pan, to są rzeczy, są dwie zupełnie różne rzeczy, dlatego że powiedzmy Andrzej Rozenek bardzo pomaga i tam ci osoby, które są właśnie dotknięte tą osobą, nie tylko, że monitoruje, ale tam jest i też pomoc prawna. Czasami nawet taka pomoc psychologiczna, że ci ludzie nie czują się sami, jest też czymś bardzo istotnym. Co do tego, że ja zdecydowałam się iść do wyborów samorządowych i od wyborów samorządowych zaczynać, a może na nich zakończyć, bo to jest, nigdy nie powiedziałam, że mam wielkie aspiracje polityczne. Jest parę rzeczy, które chciałabym zrobić. I to jest mój cel, także nie myślę o karierze, jak ktoś mówi, na scena polityczna, to jest nawet dla mnie złe określenie.